Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej Zbysław Grajek, radny klubu Platformy Obywatelskiej, poruszył kwestię drzew znikających z ulicy Armii Krajowej. Jeszcze do niedawna na tym terenie, na wysokości osiedla Falka, rosło ich około setki. Dzisiaj ich nie ma. Drzewa zgodnie z pierwotnym planem miały zostać wycięte, ponieważ rosły w miejscu, gdzie budowana będzie droga jako jeden z etapów tzw. małej obwodnicy. Od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej, czyli wybudowanie zupełnie nowej drogi, która docelowo będzie łączyła osiedle Północne i osiedle Kamena. Na tą ulicę miasto Suwałki udało się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Realizować ją będzie jedna z firm, która już wcześniej realizowała inwestycje na terenie naszego miasta, a terminem realizacji tego przedsięwzięcia jest koniec sierpnia przyszłego roku. Także już w sierpniu przyszłego roku będziemy mogli się cieszyć z zupełnie nowej drogi połączenia osiedli Kamena i Północ. Plany ambitne, ale drzew nigdy za dużo. W związku z tym Zarząd Dróg i Zieleni postanowił je po prostu przesadzić. Wykopał i przesadził w inne miejsca, więc wszystkie drzewa, jest ich blisko 100, zostały uratowane, nie doszło do ich wycięcia i dzięki temu będą zdobiły inne części naszego miasta. Nie ma tutaj konkretnie wskazanego żadnego miejsca, po prostu w różnych częściach na terenie Suwałk te drzewa zostały posadzone. Na Armii Krajowej nowe nasadzenia pojawią się po zakończeniu budowy nowej drogi.